24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry, jest prawie 7 po 7, więc zgłaszam się ja, Stanisław Janecki, i od razu ruszamy do rozmów porannych. Pierwszym gościem Polskiego Radia 24 jest pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia 24 i oczywiście pana redaktora. Szanowny panie ministrze, czy to, co wiemy albo sądzimy, że wiemy o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa, to tylko narracja mająca chronić premierów? Czy specjalnie podano, że to była podróż pociągiem, żeby ostrzec Rosję przed jakimś wygłupem, przypadkowym ostrzałem? I czy powinniśmy wiedzieć szczegóły na ten temat? Może po prostu nie powinniśmy? Nie powinniśmy, zdecydowanie. Panie redaktorze, pan sam odpowiedział na to pytanie. Ja nie skłoni mnie pan do tego, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach tych podróży technicznych. Ta podróż miała oczywiście ogromny wymiar polityczny, ogromny, i pewno jeszcze za jakiś czas będziemy ją wspominać i pewnie będziemy mogli lepiej ją ocenić, ale ten aspekt polityczny podróży, ten aspekt wsparcia prezydenta Zełenskiego, wsparcia Ukrainy, udzielenia takiego mocnego poparcia i pokazania Rosji, że my się nie boimy, że jesteśmy w stanie pod ostrzałem podjechać do Kijowa i rozmawiać z Zełenskim, dając mu silne poparcie i apelując właśnie z Kijowa o wizję pokojową NATO. No właśnie, panie ministrze, bo zachęcano pana prezydenta Zełenskiego, nawet sojusznicy, do opuszczenia Kijowa. On oczywiście na to się nie zgodził, i słusznie. I w takiej sytuacji podróż premierów trzech państw, czteroosobowej delegacji, bo jeszcze z Jarosławem Kaczyńskim wicepremierem, to jest sygnał absolutnie, po pierwsze, że można się dostać, że nie trzeba się bać, i że to nie tylko odwaga, ale przewidywalność i taka silne poczucie, że trzeba coś dla Ukrainy zrobić. Nieprzypadkowo chyba dzisiejsze gazety podkreślają, że wszystko jedno, jak interpretujemy tę misję pokojową, którą zaproponował wicepremier Jarosław Kaczyński, to ona ma zmusić Zachód do działania. Czy tak w istocie jest? Tak, ma zmusić do działania, ale ma jeszcze taki jeden ogromny wymiar. Ogromnym sojusznikiem Putina w wielu krajach jest po prostu strach przed Putinem. My musimy pokazać, że jesteśmy odważni. To powoduje, że Putin będzie słabszy. Strach przed Putinem jest jego ogromnym sojusznikiem. I ci premierzy, przecież nie największych państw europejskich, prawda? Bo Słowenia czy Czechy to nie należą do największych państw europejskich, nie mówiąc już o całym świecie, to pokazali, że można się Putina nie bać, że można pojechać do Zełenskiego, że można go wesprzeć i że świat się go nie boi. To ja jestem przekonany, że Putin po tej wizycie był słabszy politycznie niż przed tą wizytą. Mało tego, chciałbym zwrócić uwagę na ten apel pana premiera Morawieckiego do przywódców Francji i Niemiec o to, żeby oni pojechali do Zełenskiego. Żeby pokazali Putinowi, po której stronie stoją. Dokładnie po której stronie stoją, że sankcje sankcjami, ale po wojnie może się dogadamy, może te unormujemy stosunki. Nie, trzeba pokazać jasno i wyraźnie. Stoimy po stronie Ukrainy i nie będzie szans na przywrócenie relacji, dopóki tak naprawdę Rosja się nie demilitaryzuje. Bo Rosja stanowi zagrożenie dla świata. Putin to pokazał. Putin stanowi zagrożenie dla świata. Ten świat po wojnie ukraińskiej musi być inny niż przed wojną ukraińską. No, tym bardziej, jeszcze jedno zdanie. Tak. Prezydent Turcji powiedział o tym, że Rosja napadła na Ukrainę dlatego, bo w 2014 roku świat nie zareagował właściwie na aneksję Krymu. Dokładnie tak jest. Tak, Świat się wówczas bał, pokazał strach i ośmielił Putina do tego, żeby napadł na Ukrainę. Jeżeli teraz świat nie zatrzyma Putina, to za chwilę będzie Litwa, Łotwa, Estonia, a być może Polska. Tak jak był Lech Kaczyński w Tbilisi. Tak, to co pan minister mówi, to powiedział były premier brytyjski Tony Blair, który przestrzegł Zachód przed uleganiem temu strachowi, bo Putin ten strach wykorzystuje w swoich kalkulacjach, żeby pacyfikować społeczeństwa, żeby nie domagały
doczekały się takich akcji. I pod tym kątem, co dzisiaj polskie gazety z wszystkich opcji zauważają, ta propozycja premiera Jarosława Kaczyńskiego była bardzo ważna, bo oznacza też brak strachu przed Rosją. Tak, oczywiście. Brak strachu przed Rosją. Pokazanie, mało tego, no to wszystko, co się dzieje dookoła. My uchwalamy ustawę o obronie ojczyzny. Ustawę, która podwaja polską armię, tak? My mówimy, nie będziemy liczyć na pakty. My się przygotowujemy. Często mnie ludzie pytają, czy NATO nam pomoże w razie czego. Oczywiście, że pomoże nam, ale pod warunkiem, że będziemy silni. My sami musimy być silni. Musimy być, mieć możliwość walczyć tak, jak walczy Ukraina. Czy gdyby po 3 dniach Rosjanie byli w Kijowie i pojmali Zełenskiego, czy dzisiaj te sankcje byłyby na Rosję? Ja mam ogromną wątpliwość. Czy takie wsparcie miałaby Ukraina? Czy świat Zachodu by tak zareagował? Nie. Świat Zachodu by paktował, jeździł do Putina, układał się, bałby się Putina. Trzeba być silnym, żeby liczyć na pomoc. Mamy tego świadomość, to jest stara zasada od początku świata funkcjonująca. To prawda. Jeszcze chciałbym wykorzystać pana wiedzę w tym zakresie, o jakim możemy mówić, bo rozumiem, że przygotowanie tej podróży wiązało się też z pewnym rozeznaniem, które rejony Ukrainy są jeszcze na tyle bezpieczne, że można tam konwoje humanitarne tamtędy przeprowadzać, ale przede wszystkim, że można na Ukrainę wysyłać, no powiedzmy sobie szczerze, bo przecież wszyscy o tym mówią, Senat Amerykański, rząd amerykański, prezydent zdecydowali o takiej pomocy, to tylko potwierdźmy. Wciąż jest możliwość przesyłania na Ukrainę broni, pomocy humanitarnej, pomocy żywnościowej, wszelkiej innej i te kanały nie zostały zablokowane. Można efektywnie Ukrainie pomóc. Tak, można efektywnie Ukrainie pomagać, można efektywnie prowadzić transport na Ukrainę i oczywiście trzeba to wykorzystywać jak najmocniej. Przypomnę, że Amerykanie zadeklarowali $1 miliard pomocy dla Ukrainy. Ona nie zostanie zwrócona na spadochronach, ona zostanie tam po prostu zawieziona. To oczywiste. W formie uzbrojenia, bo ta deklaracja Bidena jest taka bardzo konkretna. Już wiemy dokładnie, co Ukraińcy dostaną. Pewno się cieszą. Pewno się cieszą, bo mają problem z przestrzenią powietrzną, a będą tam też drony, będą różnego typu będzie uzbrojenie przeciwlotnicze, które się na pewno Zełenskiemu przyda. I mogą też jeździć transporty humanitarne. Ja przypomnę, no mniej więcej od 1,5 tygodnia rosyjska ofensywa stoi. To dobry znak dla Ukrainy, chociaż na pewno Rosjanie szykują się do tego, żeby iść dalej. Ale wydaje się, że Ukraińcy zadali Rosjanom tak potężne straty, że oni są w szoku. Po tym incydencie w Jaworowie, niedaleko polskiej granicy, rozumiem, że polskie służby też monitorują na co dzień zagrożenie w najbliższej okolicy polskiej granicy. I czy tam sięgają w ogóle możliwości armii rosyjskiej, czy na tych terenach najbliżej Polski jest w miarę bezpiecznie? Ja powiem tak, no to już nie będę wchodził w szczegóły, ale to pewno ludzie w internecie odkryli, że pewne samoloty należące do Stanów Zjednoczonych czy do NATO, no, to widać na różnych takich radarach lotniczych dostępnych w internecie, no cały czas monitorują tą przestrzeń powietrzną i proszę mi uwierzyć, że one nie patrzą tylko w dół. One patrzą daleko po bokach. Także te wsparcie wojsk NATO, wojsk amerykańskich, które natychmiast tutaj zwiększyły swoją obecność w Polsce po wybuchu tego kryzysu, jest dosyć sporo. I między innymi dlatego, że Amerykanie widzą, że my poważnie podchodzimy do kwestii swojego bezpieczeństwa, że podejmujemy działania, które sprawią, że polskie wojsko będzie 2 razy większe, że podejmujemy działania o zakup najlepszego na świecie uzbrojenia, bo tak jest, bo czy samoloty amerykańskie, czy Abramsy, to jest najlepsze na świecie uzbrojenie. To działa także, bo to jest, tak jak powtórzę, zasada najstarsza na świecie. Silnym się pomaga, słabym
Niekoniecznie. My musimy o tym wiedzieć i my to o tym wiemy i dlatego musimy wzmocnić polską armię. Robimy to konsekwentnie i z tej drogi nie zejdziemy. To jest jeszcze jedna kwestia. Czy jesteśmy przygotowani do odparcia rosyjskich prowokacji? Bo można sobie wyobrazić, że one pójdą w ten sposób, że nagle się okaże, że jest jakiś zbiorowy gwałt, że można zaaranżować największe świństwo, na najgorszą prowokację przy użyciu jakichś prowokatorów, którzy przedostaną się przez polską granicę i będą obciążani tym, nie wiem, Polacy, Ukraińcy. Czy jesteśmy wyczuleni na takie prowokacje? Bo ja jestem wyczulony, bo to po tym incydencie na Dworcu Wschodnim w Warszawie już w 1994 roku takich rzeczy po Rosji można się spodziewać właściwie zawsze. Tak, można się spodziewać oczywiście i takie próby oczywiście już były. Takie próby już były, choćby próba wzniecenia niepokojów w Przemyślu. Tutaj rząd zadziałał bardzo mocno. To proszę zauważyć jeszcze jeden ważny element. Tam w Przemyślu znalazła się osoba, którą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego natychmiast zatrzymała, osoba, której postawiono zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji, rosyjskiego, pochodzenia rosyjskiego, hiszpański dziennikarz, który znalazł się właśnie w Przemyślu. Agencja ABW go zatrzymało. My podjęliśmy duże działania policyjne, innego typu także w tym Przemyślu, żeby tam nie było niepokojów i żeśmy to jak gdyby zdetonowali tę trudną sytuację. Chciałbym powiedzieć tak, mam nadzieję, że nie tylko rząd, ale społeczeństwo rozumie, jak wygląda to tajne ramię Moskwy, które wszędzie tam, gdzie się cokolwiek dzieje, natychmiast jest wyciągane, natychmiast się sięga. Ja przypomnę kryzys Hiszpanii, kiedy Katalonia próbowała ogłosić swoją autonomię, czy niepodległość, oderwać się od Królestwa Hiszpanii. Tam natychmiast pojawiły się w internecie potężne siły, które zaczęły wspierać oddolnie ten ruch. To nie znaczy tak, to nie były siły oddolne, to były konta, które były powiązane z Moskwą. Nie ma co do tego wątpliwości, te sprawy zostały ustalone. Wszędzie tam, gdzie jest jakikolwiek niepokój, tam siły Putina próbują ten dorzucić do ognia paliwa, żeby ten ogień był coraz większy. Mam nadzieję, że jesteśmy na to impregnowani jako Polacy, jako społeczeństwo. Jako służby oczywiście doskonale o tym wiemy, pilnujemy tego, staramy się reagować na każdą tego typu sytuację, gasić w środku. Nie będę mówił o szczegółach, ale takich sytuacji jest sporo w dzisiejszym świecie. No to uczulajmy opinię publiczną, że każda taka postać, każda rzecz wyglądająca na prowokację, lepiej to zgłosić policji, odpowiednim władzom, a nie ryzykować, że to się zamieni w jakąś większą prowokację. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, panie redaktorze, bo to jest taka rzecz, która jest oczywista. Znalazło się na terenie Polski, znalazła się ogromna liczba uchodźców z Ukrainy. Siły sprzyjające Putinowi będą nas zaraz przekonywać o tym, że te osoby mają większe przywileje niż Polacy. Nie. Nie mają w żadnym wypadku większych przywilejów niż Polacy. Wręcz mniejsze, ale rzeczywiście udzielamy im pomocy jako takiej, bo to są uchodźcy wojenni, bo jesteśmy do tego zobowiązani. Mało tego, bo nasze serca podpowiadają, że musimy to zrobić. I nie dajcie się państwo, radiosłuchacze Polskiego Radia 24, przekonać do tego, że ci Ukraińcy mają większe prawa niż Polacy. To nieprawda. Oni mają prawo w Polsce legalnie przebywać przez 18 miesięcy. Mają prawo leczyć swoje dzieci w przychodniach na takich samych zasadach jak Polacy. Mają prawo posłać dzieci do szkół na takich samych zasadach jak Polacy. I to nie jest prawo do niektórych świadczeń społecznych. To nie jest ewenement, panie ministrze, bo deklaracja ta przyjęta, decyzja Komisji Europejskiej daje takie prawa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. My to uregulowaliśmy ustawą, żeby to było precyzyjne. Oczywiście tak jest. Natomiast na pewno zaraz znajdą się głosy. Już są takie memy w internecie. Tak. I szanowni państwo, to agentura te memy tworzą ludzie, którzy nie sprzyjają Polsce.
to są memy tworzą ludzie, którzy uważają, że to Putin ma osiągnąć przewagę w dzisiejszym świecie. Proszę się na to nie nabrać. Jeszcze jedna króciutko rzecz. Ta bezczelność Dmitrija Rogozina z tym zaproszeniem Jarosława Kaczyńskiego do Smoleńska. Czy jemu się wyrwało w tym poczuciu pychy i buty i trochę stempel zrobił pod tym, co się naprawdę wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku? Panie redaktorze, ja mam taką cichą nadzieję, że ten Rogozin będzie kiedyś przed prokuratorem musiał opowiedzieć i wytłumaczyć się z tego tweeta. I powiedzieć, co on wie, skoro uważa, że pewne rozmowy w cudzysłowie powinny odbyć się w Smoleńsku. No, tutaj paralela jest oczywista. Prawda? Trochę to wygląda jak przyznanie się do winy. Tak to wyglądało, ale dlatego uważam, że przyjdzie taki czas, kiedy Rosja przegra tę wojnę, że taki człowiek, tak jak ona, może nie tylko on, stanie przed prokuratorem i będzie musiał opowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, co pan miał na myśli i dlaczego, co pan wie na ten temat. Mhm. Pan był wicepremierem i mam nadzieję, że nie będzie już wówczas mu przychodziło do głowy z pozycji siły pisać jakiekolwiek komunikaty. Tak, że może kiedyś pożałować tego. Bardzo dziękuję pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, był gościem Polskiego Radia. Dziękuję.